Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na stadionie imienia Kazimierza Górskiego w Płocku. Dziś sobota, 13 dzień kwietnia, a to oznacza, że za kilka minut rozpocznie się 20. kolejka czwartej ligi Grupy Mazowieckiej Północnej, w której drugi zespół Wisły Płock podejmuje drużynę Mazura Gostynin. W ramach 20. kolejki wszystkie mecze odbywają się dziś, w sobotę 13 kwietnia. Oprócz spotkania Wisły z Mazurem zagrają także Drukarz Warszawa, który podejmie Huragan Wołomin, Warszawa, który podejmie Koronę Ostrołęka. Klub sportowy Łomianki zmierzy się z Wkrą Żuromin. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki podejmie Kasztelana Sierpc. Drugi zespół Pogoni Siedlce zmierzy się z Mławianką Mława. MKS Ciechanów podejmie Ząbkowie Ząbki, a MKS Przasnysz zmierzy się z Mazowią Mi Mazowiecki. Tak wygląda zestaw par 20. kolejki czwartej ligi Grupy Mazowieckiej. A sytuacja w tabeli wygląda w następujący sposób. Na miejscu pierwszym Huragan Wołomin 41 punktów, pozycja druga MKS Przasnysz 37 punktów, trzecia Ząbkowia Ząbki 35 punktów, czwarta Ożarowianka 32 punkty, piąta Mazowia Mińsk 32 punkty, szósty Hutnik Warszawa 31 punktów, siódmy klub sportowy Łomianki także 31 punktów. Pozycja ósma, drugi zespół Pogoni Siedlce 27 punktów. Na miejscu dziewiątym Młodzi Nawciarze, drugi zespół Wisły Płock z dorobkiem 26 punktów. Bilans bramkowy 34 bramki strzelone, 30 straconych, 7 zwycięstw, 7 porażek i 5 remisów. Na miejscu 10 Korona Ostrołęka 26 punktów, miejsce 11 Wkra Żuromin 24 punkty, pozycja 12 Drukarz Warszawa 21 punktów, na miejscu 13 drużyna gości Mazur Gostynin 19 punktów, bilans bramkowy 15-25, 5 zwycięstw, 4 remisy i 10 porażek. Na miejscu 14 MKS Ciechanów 17 punktów, na miejscu 15 Kasztelan Sierp 14 punktów i tabelę zamyka na miejscu 16 Mławianka Mława. Tak wygląda tabela czwartej ligi Grupy Mazowieckiej Północnej po 19 kolejkach gier. Natomiast drużyny wystąpią dziś w następującym zestawieniu. Drużyna gości w bramce z numerem 1 Klaudiusz Kurek, z numerem 4 Arkadiusz Majchrzak, z numerem 6 Eryk Przybylski, z numerem 7 Bartosz Komorowski, z numerem 8 Rafał Wilamowski, z numerem 9 Damian Surmak, z numerem 10 Michał Patora, z numerem 11 kapitan drużyny Mazura Piotr Dudkiewicz, z numerem 16 Wasyl Rawlik, z numerem 18 Filip Skupiński i z numerem 20 Bartosz Wiśniewski. Na ławce rezerwowych Mazura zasiądą Oskar Kosmowski z numerem 12, to rezerwowy bramkarz, Mateusz Dobieński z numerem 2, Adrian Budnicki z numerem 3, Dominik Konwerski z numerem 5, Cezary Szczerbak z numerem 13, Michał Matecki z numerem 15,
i Konrad Popławski z numerem 19. Trenerem drużyny gości jest pan Artur Kapela, a asystentem trenera jest pan Paweł Kowalski. Na płycie boiska pojawiają się w tej chwili oba zespoły, a także sędziowie, co oznacza, że za kilka chwil rozpocznie się mecz 20. kolejki 4. Ligi Grupy Mazowieckiej Północnej. Wisła Płock w dzisiejszym meczu zagra w następującym zestawieniu. W bramce z numerem 87 Marcel Zapytowski, z numerem 3 Przemysław Lisiecki, z numerem 5 Krystian Ogrodowski, z numerem 6 kapitan narciarzy Radosław Gałązka, z numerem 9 Patryk Leszczyński, z numerem 14 Aleksander Pawlak, z numerem 33 Błażej Tomaszewski, z numerem 18 Emil Szostak, z numerem 20 Mateusz Ostrowski, z numerem 23 Adrian Duchnowski i z numerem 25 Kasper Kucharski. Na ławce rezerwowych zasiadają Mateusz Kryczka z numerem 96, Kamil Dąbrowski z numerem 7, Patryk Szczepański z numerem 11, Piotr Majsza z numerem 16, Krzysztof Fonzyński z numerem 19, Bartosz Zieliński z numerem 21 i Kasper Szczudliński z numerem 22. Wisłę Płock prowadzi duet trenerski, a właściwie można powiedzieć, że trio trenerskie. Adam Majewski to pierwszy trener, Artur Skalowski to drugi trener i Grzegorz Pietrzak to trener bramkarzy Wisły Płock. Dzisiejsze zawody poprowadzą sędziowie, którzy reprezentują Wydział Sędziowski Warszawy. Arbitrem głównym jest pan Krzysztof Kuciel, a asystować na liniach będą panowie Mariusz Skotarczyk i Damian Nowak. Drużyna Wisły Płock w dzisiejszym meczu zagra w jednolitych czerwonych kostiumach, natomiast drużyna gości Mazur Gostynin gra w swoich tradycyjnych niebiesko-białych kostiumach. I w tym momencie rozpoczęło się spotkanie. Ja tradycyjnie życzę Państwu wielu sportowych emocji. Zapraszam do kulturalnego i sportowego dopingu dla obu drużyn. Go!
Szósta minuta meczu. Wisła Płock prowadzi 1-0. A bramkę dla nafciarzy zdobył Patryk Leszczyński. Brawo, brawo. Komorek!
tu mi spokojnie, pograjcie, wytarki. Podejdzie, wtedy zagra. Ale i dawaj 3 metry, on podejdzie, zagra. I wtedy jeszcze raz, za szybko. Filip! 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 Fil
mur! Mazura Gostynin żółtą kartką został upomniany Arkadiusz Majszak, zawodnik gra z numerem 4. W tej minucie meczu w drużynie Wisły Płock żółtą kartką został upomniany Patryk Leszczyński. Zawodnik gra z numerem 9. Ja zajęto!
Czas! 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 Cz
Co żółtą? 27 minucie meczu. Padła druga bramka dla Wisły Płock. A drugie trafienie zaliczył Patryk Leszczyński. Natomiast kilka chwil wcześniej w drużynie gości żółtą kartką został upomniany Wasyl Rawlik, zawodnik grający z numerem 16. Stan meczu 2-0 prowadzi Wisła Płock. Nie!
Dobre. Tak, brawo, brawo. To jest to, co tak, jest tu nogi. Rzut karny dla drużyny Wisły Płock. Ale jaki jest problem? No jaki jest problem? No jest kurwa faul i tyle, no jaki jest problem? A to jest problem obrońcy, że się tak zachowali nie inaczej. Problem obrońcy, tylko. No ale gdzie uderzył? Co uderzył? Ale co miał? To jest problem obrońcy w tym momencie, nie, nikogo więcej. Jakby odpuścił, to by było czyste kapcie. Już, już. Panowie bez przekleństw. Ja? Ja nie. Ja przekląłem? Kacper Kucharski i Wisła Płock prowadzi 3-0. Let's go.
karny dla drużyny Mazura Gostynin. Stan meczu 3-1, a bramkę dla drużyny Mazura zdobył Bartosz Komorowski. Jeszcze wyżej! Jeszcze wyżej! Jeszcze wyżej!
44 minucie meczu w drużynie Wisły Płock żółtą kartką został upomniany Krystian Ogrodowski, zawodnik grający z numerem 5. Regulaminowego czasu gry pierwszej połowy sędzia główny doliczył co najmniej jedną minutę. Czwarta bramka dla Wisły Płock, a strzelcem gola Aleksander Pawlak. W tym momencie pan Krzysztof Kuciel z Warszawy zakończył pierwszą połowę meczu 20. kolejki 4. ligi grupy Mazowieckiej Północnej. Do przerwy Wisła Płock prowadzi z Mazurem 4-1. Bramki dla nafciarzy zdobywali Patryk Leszczyński, 2 trafienia, Kacper Kucharski, bramka z rzutu karnego, i Aleksander Pawlak, bramka 4. Bramkę dla drużyny gości, także strzałem z rzutu karnego, zdobył Bartosz Komorowski.
Zapraszam teraz Państwa na kwadrans przerwy i przypominam, że już o godzinie 18 w Sosnowcu niezwykle ważne dla końcowego układu tabeli Lotto Ekstraklasy po rundzie zasadniczej spotkanie, w którym miejscowe Zagłębie zmierzy się z Wisłą Płock. Zapraszam Państwa, jeszcze można dojechać na ten mecz, a kto nie może, o godzinie 18 zapraszam przed telewizory.
przerwa w meczu powoli dobiega do końca. Zawodnicy Wisły Płock są już na płycie boiska. Czekamy jeszcze na drużynę Mazura i sędziów. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Drużyna gości przystąpiła do niej bez zmian w składzie. Natomiast w zespole Wisły Płock w przerwie nastąpiła jedna zmiana. Na boisku nie ma już strzelca czwartej bramki dla Wisły. To Aleksander Pawlak, który grał z numerem 14, a w jego miejsce witamy Piotra Majchrzaka, zawodnik gra z numerem 16. Drużyna gości do drugiej połowy przystąpiła w następującym zestawieniu. W bramce z numerem 1 Klaudiusz Kurek, z numerem 4 Arkadiusz Majchrzak, z numerem 6 Eryk Przybylski, z numerem 7 Bartosz Komorowski, z numerem 8 Rafał Wilamowski, z numerem 9 Damian Surmak, z numerem 10 Michał Patora, z numerem 11 Piotr Dudkiewicz, z numerem 16 Wasyl Rawlik, z numerem 18 Filip Skupiński i z numerem 20 Bartosz Wiśniewski. Wisła Płock w bramce z numerem 87 Marcel Zapytowski, z numerem 3 Przemysław Lisiecki, z numerem 5 Krystian Ogrodowski, z numerem 6 Radosław Gałązka, z numerem 9 Patryk Leszczyński, z numerem 33 Błażej Tomaszewski, z numerem 18 Emil Szostak, z numerem 20 Mateusz Ostrowski, z numerem 23 Adrian Duchnowski, z numerem 25 Kacper Kucharski i z numerem 16 Piotr Majchrzak. Hey! Come on, let's go! 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 Let's go!
nie! Erik dostałem do tej gracy w naszym kału. Brawo! Drugie, drugie! Piłka! Kurwa, nie mogę. Yes.
W 54 minucie meczu następuje druga zmiana w drużynie Wisły Płock. Boisko opuszcza Radosław Gałązka. Zawodnik grał z numerem 6. W jego miejsce na placu gry pojawił się Bartosz Zieliński. Zawodnik występuje z numerem 21. Zmiana nastąpiła także w drużynie Mazura. Boisko opuścił Eryk Przybylski, zawodnik oznaczony numerem 6. W jego miejsce na placu gry pojawił się Dominik Konwerski, zawodnik oznaczony numerem 5. W zespole Wisły Płock następuje trzecia zmiana. Boisko opuszcza strzelec dwóch bramek Patryk Leszczyński. Zawodnik grał z numerem 9. Jego miejsce na boisku pojawił się Patryk Szczepański, zawodnik oznaczony numerem 11. W 57 minucie meczu drugą żółtą kartą został upomniany Arkadiusz Majksza. W konsekwencji zawodnik został ukarany kartką czerwoną. Czekaj, jeszcze zmiana.
Zmiana w drużynie Wisły Płock. Boisko opuścił Mateusz Ostrowski, zawodnik grający z numerem 20. W jego miejsce pojawił się Kacper Szczudliński, zawodnik oznaczony numerem 22. Thank you.
64. minuta meczu. W zespole Wisły Płock następują dwie zmiany. Boisko opuszcza Emil Szostak, zawodnik grający z numerem 18. A także Krystian Ogrodowski, zawodnik grający z numerem 5. Na boisku pojawiło się dwóch zawodników: Krzysztof Kondzyński z numerem 19 i Kamil Dąbrowski z numerem 7. Barwan. 68. minuta meczu. W drużynie Mazura następuje zmiana. Boisko opuścił Bartosz Wiśniewski, zawodnik grający z numerem 20. W jego miejsce pojawił się Michał Matecki. Zawodnik jest oznaczony numerem 15. Yeah.
Dawaj, Rafał, trafcie, Rafał! Siedemdziesiąta pierwsza minuta meczu w drużynie Mazura. Żółtą kartką został upomniany Dominik Surmak, zawodnik grający z numerem 9. Dawaj, gra! Dobry start!
8 czy 18 schodzi? 18 chyba. 18. Kowalasia? 8? 8 stano. Tu jesteś skreślony. No nie, bo jest Rafał i... Trójka. Kto schodzi? Rafał, to 8. Dobra, leż. 75. minuta meczu. Zmiana w drużynie Mazura. Boisko opuścił Rafał Wilamowski, zawodnik występujący z numerem 8. W jego miejsce na placu gry pojawił się Adrian Budnicki, zawodnik oznaczony numerem 3. Dziesiąta, ósma minuta meczu, piąte trafienie dla Wisły Płock, a strzelcem bramki dla nafciarzy Patryk Szczepański. Stan meczu 5-1. Do jednego prowadzi Wisła Płock. Strzelcem szóstej bramki dla nafciarzy Kacper Szczudliński.
80. minucie meczu nastąpiła zmiana w drużynie Mazura. Boisko opuścił Damian Surmak, zawodnik grający z numerem 9. W jego miejsce pojawił się Konrad Popławski. Zawodnik jest oznaczony numerem 19. Gramy.
I w tym momencie pan Krzysztof Kuciel z Warszawy zakończył mecz 20. kolejki 4. ligi grupy Mazowieckiej Północnej, w którym Wisła Płock wygrała z Mazurem Gostynin 6-1. Bramki dla narciarzy zdobywali Patryk Leszczyński, dwa trafienia,
Kacper Kucharski, bramkarz rzutu karnego, Aleksander Pawlak, Patryk Szczepański i Kacper Szczudliński. Honorowe trafienie dla drużyny gości zaliczył Bartosz Komorowski. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszych zawodach. Przypominam, że dziś o godzinie 18:00 Wisła Płock w ramach rozgrywek Lotto Ekstraklasy 30. kolejki Lotto Ekstraklasy zmierzy się w Sosnowcu z miejscowym Zagłębiem. Trzymamy kciuki za nafciarzy w Zagłębiu. A dziś dziękuję Państwu za uwagę.